I witam was wszystkich bardzo serdecznie. Frodo z tej strony, Blood Ryan. Kolejny odcinek przed wami. Tutaj sobie zakończyliśmy, wylądowaliśmy w Argentynie. Musimy wyeliminować oficera. Takie nasze zadanie. Dobrze, tutaj proponowali nam w poprzednim odcinku, żebyśmy zrobili coś takiego jak czwóreczkę nacisnąć, tak? Co to jest? Jakaś percepcja. Tak właśnie, można tutaj, słuchajcie, spowolnić czas. Dobra, gościu nie miał czas, nie miał szans, że tak powiem, żeby cokolwiek tutaj zrobić. A jak ja mogę to wyłączyć? Aha, dobra, w ten sposób. Bo tak to by, nie wiem, chyba wszczął alarm, nie wiem, tak mi się wydaje. Albo tu nacisnął, nie wiem. Dobra, idziemy. Dobra, tam mamy, tak? Ja w ogóle nie wiem tak naprawdę, czy tu jest sens się skradać. No właśnie. Spoko. Na dole jest. No spokojnie, na dół zaraz pójdziemy. A, tutaj jest, tak? Ten nasz cały... Aha, elitarny żołnierz może blokować twoje ataki. Nie no, spoko, dobra. Tylko teraz pytanie, czy tu jest zejście na dół też? Tu jest jakieś przejście, co to jest? Matko. Dość rozległe to wszystko. Tu jest jakaś cela, dobra. Dobra. To się przyda. Dobra, jesteśmy z jakiejś z innej mańki. O, coś ma gościu lepszego. You shouldn't play with guns. Someone's gonna get hurt. Gościu bez rąk biegnie twardo. O, serio? Dobra, jestem naładowany. Co? Trzeba by było chyba, słuchajcie, zejść na dół, nie? Tylko że ja tutaj nie widzę żadnych schodów, więc nie wiem. Na razie tu mam wszystko ładnie wyczyszczone. Dobra. Spróbujemy zejść. Ale najpierw tutaj. No właśnie, są na dole. Gdzie jesteś? Jeszcze. Kurde, co się tu dzieje? Tu są dwa przejścia, pewnie tam, do tamtego pomieszczenia. Nie ma problemu. Co się tu? Tak, tutaj byliśmy, tylko na górze. Nie. Teraz oni są tutaj. Dobra. Oni są jeszcze wyżej. Cudownie, co? Gdzie oni są? Aha, na jeszcze wyżej, dobra. Tylko ja chciałem zrobić tutaj porządek. No i tutaj byliśmy, ale nie wiem, czy byliśmy właśnie na dole. Tak, tak, byliśmy, dobra. Troszeczkę mi się to wszystko myli tu.
Wygląda bardzo podobnie. Ale tu było chyba przejście na górę, co? Oto. Okej, tylko czekajcie, jeszcze tu wejdę na górę. O. Tutaj mam jeszcze chłopaków. A tu są jakieś naboje. Dobra, zaopatrzmy się w co się da. A tutaj tego weźmiemy i... Muszę się trochę podleczyć. Skąd on strzela? Mogę spytać? Aha, tu jesteś. Serio? Jeszcze ktoś gdzieś tutaj mi strzela. Tu na pewno nie ma nic, nie? Dobra, tutaj są jakieś drzwi. A, na dół, dobra. Gdzie ty jesteś, kolego? No strzela mi. Ale nie wiem skąd. Choćbym chciał się dowiedzieć, to nie wiem skąd strzela. No, to jedziemy, co? To tak, jedyne przejście to jeszcze... Tutaj, tak? A, czyli ten jeden mi tu gdzieś został, no ale za Chiny Ludowe nie wiem, gdzie on jest. What the heck? Słyszę, jak pacjent strzela, ale go nie widzę. Jakieś drzwi. Nie ma to jak błądzić, co? No nie wiem. Nie wiem, o co kaman. Każą wyeliminować wszystkich, więc nie mogę się sobie. Tell you about my uncle's a farmer? No, what about your uncle the farmer? Well, my uncle's a farmer and has this bull named Pig. Everything about it is fine. Except for one thing. Yeah, what's that? Its eyes. They're crossed. My uncle knew he could win first prize at the local fair if he could only fix the bull's eyes. He tried everything to fix it. Vet, home remedies, you name it. So what did he do? Well, one day, a new farmhand, who wasn't too smart, saw Big and said to my uncle, "You want I should fix that the bull's eyes for you?" My uncle said, "You can fix it?" To which the farmhand said, "Sure. You got a lead pipe?" A lead pipe, you said? Yeah. Being as my uncle, he tried everything. He said, "Yeah, I guess there's one in the shed. I'll go get it." He came back and handed the pipe to the farmer. The farmer took the pipe and shot it right up his ass. Yeah, but before my uncle could even say anything, the farmhand blew into the pipe as hard as he could. Unbelievably, his eyes uncrossed. Jason. Wait, I'm not done. So the next day, my uncle wants to take the bull to the fair, and his eyes are now fixed. But when he and the farmhand checked the bull that morning, its eyes are crossed again. My uncle says, "Let me go." A to nie jest tak, że muszę to rozwalić wszystko? To czerwone, ale by było. Nie wiem, ja spróbuję to tak zrobić. Bo to może być, wiecie, sposób. Też nie wiem.
No ale muszę wszystko wziąć pod uwagę. Czy to nie o to chodzi? I one się wtedy otworzą, te drzwi, czy co? Słyszeliśmy tam jakąś rozmowę. Zresztą tam nawet kropka mnie prowadzi. Więc nie może być inaczej. Cały czas słyszę te strzały. W ogóle nie wiem, nie mogę zlokalizować gościa. To jest to samo, prawda? Czy tu byliśmy, czy nie? O, tu nie byliśmy. Ja tam gadasz. Jestem ciekaw, czy to o to chodzi. Co my tu mamy? Ale tu jeszcze chciałbym zobaczyć. Bo tutaj to nas jeszcze nie było. Tell me you love me, honey. No to nie działa. To też nie działa. No tutaj to nas jeszcze nie było. Prawda? Jezus, ile tu przejść. Tego nie mogę zabrać. Jeszcze jakiś. No to rozwalam, ale ja nie wiem, czy to w ogóle jest sens. No serio? Nie pozwolicie mi przejść? A czemu? Bo jest na zielono. No dobra, nie to nie. Jeszcze chyba muszę coś zrobić w takim razie. Gdzie to jest? Aha, to jest z tej strony. A, tu nas jeszcze nie było, no właśnie. Nie ma nic. Jakiejś broni. Dobra. Więc ja to rozwalam. Strasznie lamię w tej grze, coś czuję. Dobra. Co to by było na tyle? Tutaj zaczynaliśmy, nie? Gdzieś. Powtarzam się. Tu zaczynaliśmy. Ale widzę, że to nic nie daje. Dalej słyszę to samo. Teraz może się otworzą, co? No nie da rady, no. Nie pozwolą i koniec. No nie da rady. A czekajcie, a może... Co ja mam? Jak to się przedstawiało? O, może tym, co? Spróbujemy? Idealnie, co? A kto to wiedział? Ej, a czemu nie mogę przejść? Cóż to za błąd? A z drugiej strony? Poszukałem znowu grę. Coś czuję. Tylko teraz nie wiem, czy ja mam.
Czy ja mam jeszcze to? Nie, już nie mam. Niedobrze. Tu nic. Co tu robić? Słuchajcie, krążę jak debil. Tutaj byliśmy, tak? I nie mogłem przejść dalej. Nie mogę tu przejść, nie? No właśnie. Nie ma co kaman z tym. Nie mogę i koniec. Tam mi się jakieś drzwi zbugowały. No i to mi się nie podoba. To mogę otworzyć to? Może tym? Nie. Tutaj nie otworzę tych cel. Ale w sumie nie muszę, bo przecież mogę tutaj sobie przejść o tego. To po co? Ale tu nas jeszcze nie było, nie? Tylko, że oni tutaj wszyscy dead. Tutaj jakaś pusta arena. Tak, oni tutaj nie żyją. Nic nie zrobię. Ani sekretu, ani nic. O kurde. Kiepsko, kiepsko. Ciulowo nawet bym powiedział. Na dole byliśmy już. Ktoś strzela, ale nie wiem gdzie, co. Tu na dół. Tu byliśmy, a tu jest to przejście, które mi się zbugowało. Nie mogę przez to przejść. W ogóle jaka porażka, nie? Dobra, słuchajcie, no, zrobię cięcie, bo bez sensu tak chodzić, krążyć. Teraz coś tutaj. Dobra, słuchajcie, jestem. Po prostu nuziami trzeba było rozwalić te pieprzone drzwi tutaj. I po sprawie. I ten tutaj strzelał. Skubaniec sobie odćwiczył. Czego nie podejrzewał. I zaraz tutaj będzie gotowe to przejście. Tu mam na fulla. O, chyba chłopaki przyszli. Tu, słuchajcie. I to nie wiem, czy czasem tutaj nie będzie to takie przejście. Nie, myślałem. Dobra, czyli to jest ten, co tutaj strzelał. I teraz zastanawiam się, czy będę mógł tam przejść. Wiecie gdzie? Tu na górę. Te takie drzwi, co się zbugowały. Mogę tu? No patrzcie, nie mogę. Nie wiem, o co chodzi z tymi drzwiami tutaj. Czy one miały być otwarte w jakiś inny sposób? Więc wiecie co? Zrobię kolejne cięcie. I sprawdzę to, czy czasem to nie jest jakiś bug. Okej, słuchajcie, no... Jeszcze raz to wszystko przeszedłem. Nie rozwalając tych drzwi tym mołotowem. Spróbujemy tak normalnie się tu wedrzeć. Nie wiem, o co chodzi, nie mogę się tam przedostać. Nie wiem, czy to jest jakiś bug, czy co. Po prostu ręce mi opadają. Chciałbym to jakoś przejść. Nie mogę się tam dostać. No i drogi tutaj nie ma. Z tego co widzę. Myślałem, że można rozwalić jakiś mur czy coś. I przedostać się w jakiś inny sposób. No ale nie.
I teraz pytanie, co tutaj dalej robić? Czy ja coś źle robię? Czemu nie mogę tu przejść dalej? Idźcie sami. Ja pierdzielę, co tu się dzieje? No to jest jakiś bug, nie? No bo co mam zrobić? Oni też nie potrafią tego przejść. Ja też tam nie mogę. No dobra. Będziemy musieli sobie tutaj zakończyć odcinek. Z sensu. A ja po prostu poza nagraniem będę musiał tutaj zobaczyć, czy to nie jest, czy to ludzie mają też jakiś problem z tym, czy to jest jakiś patch do tego też, albo ja coś źle robię. Coś jeszcze powinienem zrobić tutaj, żeby... No tu nie mogę przejść już. Cały czas wskazuje mi kropka na górę. Dokładnie w tym miejscu. Więc no... Nie może być inaczej, nie? Tylko tutaj. Tylko, że ja nie mogę tędy przejść. Dobra, słuchajcie. Damy sobie spokój. Nie rozumiem takich gier. Rozkminię to jakoś. Słyszymy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.